tu Kuba Przygoński, zapraszam na drugi sezon Gotowi na Motorsport. Dzisiaj opowiem wam, na czym polegają zawody driftingowe, jak się je sędziuje, na czym w ogóle polega przejazd driftingowy, jak wygrywać te zawody, jak sobie radzić, z czym mają problemy zawodnicy, więc to będzie na pewno fajne i ciekawe, bo ta dyscyplina bardzo prężnie rozwija się w tej chwili na świecie. Jest bardzo widowiskowa, bo jest dużo dymu, uślizg i to wszystko kibice tak naprawdę najbardziej uwielbiają. Czas na briefing. Na briefingu trzeba być ubranym w kombinezon. Na briefingu też się dowiem, wszyscy się dowiedzą, jak wygląda trasa, jak trzeba jechać, jakie są też takie techniczne ustalenia. Prędkość wyznaczona powyżej, której będziecie mogli zdobyć 5 punktów, poniżej po prostu 0, bo nie ma punktów ujemnych, więc to system taki. No, tu mamy trasę w Kielcach, tu jest start, jedziemy. Tutaj mamy około 160 na godzinę. Ten klip jest bardzo ważny, trzeba go przejechać tyłem. Ten tyłem, długa patelnia. Tu muszę przejechać tylnymi kołami po wymalowanej strefie. Przełamać się znowu tylnymi kołami. Tu przekładka i wchodzimy w trasę kartingową, gdzie trochę zwalniamy i musimy złapać przednim zderzakiem ten klip. Tak wygląda trasa na torze Kielce. Jestem po kilku przejazdach, w tej chwili zmieniamy przełożenie w tylnym dyfrze. Jest to taki trik driftowy, ale bardzo ważny. Troszeczkę robię wolniejsze przełożenie, ale nikomu nie ufcie. Tor w Kielcach bardzo dobrze znamy. Co roku tak naprawdę są zawody i to są jedne z bardziej ulubionych zawodów dla wszystkich. I co roku też nasz samochód jest trochę inny, więc zawsze są trochę też inne przełożenia, bo cała charakterystyka też pogody, przyczepności asfaltu, nagumowania jest zawsze inna. W tej chwili są kwalifikacje klasy Pro 2. Troszeczkę mogę wam opowiedzieć, na czym polegają. Tam mamy sędziów, którzy z góry obserwują całą trasę. Sędziowie dają punkty, które oczywiście dzielone są na trzech, więc w miarę stosunkowo jest to sprawiedliwe. Sędziowie mają trudne zadanie, bo często jak pada deszcz, albo wieje wiatr, albo jest super gorąco, no to muszą wytrzymać kilka godzin. Ale są to doświadczeni sędziowie, którzy wiedzą dokładnie, jak sędziować, żeby zawodnicy byli słusznie i dobrze ocenieni. Kwalifikacje polegają na tym, że trzeba przejechać bardzo precyzyjnie, jak najszybciej, bo w jednym miejscu jest mierzony czas. Być we wszystkich zonach, które organizator wymyślił. No i plus taki wizualny efekt, czyli po prostu bardzo agresywnie. Wtedy można dostać maksymalnie 100 punktów. Wygrywając kwalifikacje dostajemy się do drabinki na następny dzień, gdzie już mamy pary. W parach jedzie pierwszy, który wygrał z kwalifikacji, co ostatni, który był najgorszy, czyli jedzie najlepszy z najgorszym, ale to w drifcie jest też fajne, bo nie zawsze ten najlepszy wygrywa z tym najgorszym, bo często jest różnica prędkości i ten zawodnik, który jedzie, jest niby lepszy albo szybszy był w kwalifikacjach, jadąc za innym zawodnikiem w parach po prostu popełnił błąd. Trening zakończony, trening po suchym. Wszystko dobrze ustawiliśmy, a tutaj wchodzi deszcz, więc robi się totalnie inna nawierzchnia. Teraz musimy się zastanowić, jakie opony dobrać, jakie ciśnienia, jakie ustawienia samochodu, bo po deszczu całkowicie inaczej się jedzie, inna jest trakcja, więc będzie loteria, przed nami kwalifikacje, czyli po prostu nie będziemy już mieli więcej treningu.
zaczyna się prawdziwe ściganie, bo mamy dwa przejazdy punktowane, więc trzeba dwa przejazdy dobrze przejechać. Oczywiście wszystko jest teraz ważne i ten stres narasta, więc tam jak się stoi na starcie, no to serce mocno bije. Sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka, bo mam w pierwszej kwalifikacji 0, a teraz się zrobiło bardzo trudno, bo jest sucho, mokro i trudno jest przewidzieć, w którym momencie samochód będzie chciał prostować. Trudna sprawa, zobaczymy. Na razie patrzę, bardzo dużo zawodników ma same 0, a my już nie możemy mieć 0, bo się nie dostaniemy. Kwalifikacje, tak jak mówiłem, ekstremalnie trudne, bo najpierw padało, później trochę się przesuszyło, pierwszy przejazd, no wiadomo, trochę zaryzykowałem, ale nie weszło, bo tylne koła złapałem mi mokrego i no wypadłem z trasy, a drugi przejazd już był być albo nie być, więc tam trzeba było się wykaraskać po prostu, bo trasa częściowo przeschła i tak jak widziałem po poprzednich zawodnikach, którzy jadąc nagle łapali przyczepność, więc trzeba było trzymać gazu, później nagle było ślisko, trzeba puścić gazu, to było trudne, no i tam po prostu te kwalifikacje trzeba zlecić do takich, co się przetrwało, ale jesteśmy dalej w grze. W tej chwili jestem na torze i w liftingu jest to taka dyscyplina, trochę jednego błędu, jest bardzo wszystko, trzeba jechać precyzyjnie. Masz bardzo krótki przejazd, który trwa 30 sekund i największą sztuką jest tak naprawdę to, żeby nie popełnić błędu i wszystko wykonać perfekcyjnie, więc wiele rzeczy robi się z pamięci. Tutaj mam na przykład taką zonę, to jest właśnie ta zona, którą atakujemy tylnymi kołami. Tak naprawdę jej nawet dobrze nie widać z odległości, jak się jedzie, więc trzeba trochę jechać z pamięci. Zony takie prostokątne to są zony na tylne koło, a zony takie T, czyli clipping point, to jest zona na przednie koło, tu trzeba być przednim zderzakiem. Szybka, więc jest tak, że między przechodząc między jedną parą a drugą jest mało czasu, bo muszę zjechać, zmienić opony, zatankować samochód i wrócić, więc w tej chwili jest już ostatnia para, czyli top 2, walka o zwycięstwo. Poprzednie pary wszystkie były skomplikowane, dużo musiałem się nawalczyć, tak jak to na zawodach. Mamy lekki problem ze skrzynią biegów, trochę źle pokazuje wyświetlacz, więc to też mocno utrudnia, bo nie jestem pewien dokładnie, na którym biegu jadę. To utrudnia po prostu jazdę, bo tutaj kilka razy trzeba zmienić bieg. A
nie ma czasu na żaden błąd. Ale jesteśmy w grze, na pewno już jest drugie albo pierwsze miejsce, więc ostatnie szlify i mamy te zawody. Fajny przejazd, naprawdę, fajna rywalizacja. Do tej pory tak naprawdę nie wiemy, jaki jest wynik. To jest ten najtrudniejszy moment, bo mieliśmy równy przejazd i idziemy na podium. I dopiero na samym podium dowiemy się, kto wygrał, więc jest to zawsze stresujące do samego końca. Oczywiście każdy myśli, że wygrał, więc zobaczymy. Zwycięzcą drugiej rundy driftingowych Mistrzostw Polski realizowanej na torze Kielce w klasie oczywiście pro został Jakub Przychalski! Drugie miejsce, Bartosz Perka. I tak właśnie wyglądają zawody driftingowe. Mamy zwycięstwo, cały zespół ciężko pracował. Dużo problemów, ale zawsze z tych problemów jakoś wyszliśmy dzisiaj. Najważniejsze, że pucharek idzie do nas. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam na kolejny odcinek kolejnych ciekawostek z motorsportu.